Dzień dobry Państwu, jak to się mówi. Na dzień dzisiejszy w tym kraju się nie da żyć. Tu za duże, jak to się mówi, są przekleństwa do tego, żeby już na prezydenta Białegostoku nazywać nie tak, jak trzeba do tego. Ja także dziękuję bardzo, jak to się mówi, tutaj się biorę i wyprowadzę się ogólne z tego z Białegostoku, bo się nie da tu żyć. To jest za ciężkie życie, jak to się mówi, w toku. Temat pracy brak. Tutaj także trzeba gdzieś za granicę uderzyć i po prostu żyć jak można. Dlatego się spakowałem i wyjeżdżam sobie za granicę. Nie wiem, gdzie to będzie, ale najbliższy jaki kraj to ten, czy to Włochy będą, czy to inne państwo będzie, to tego, ale postaram się jak najbardziej wyjechać i tu ten. Także ogólne dla Państwa życzę to samo, szczęścia, zdrowia. Jeżeli uda się Wam dalej żyć, to żyjcie, jak to się mówi tutaj, ale będziecie się pakować jeszcze w większych walizkach niż tego. I to raz. Druga sprawa. Temat tych ludzi, którzy niszczą, dajmy na to kraj nasz, to ten, to też będą zapakowani w walizkach albo w czarnych workach. No, także Państwo będziecie wiedzieć, co, jak to wygląda. A tym bardziej, że u nas już zaraz wejdzie ta choroba chińska, bo już jest w Niemczech i w Czechach tutaj, tak czuję, że i w kraju będzie. To także, no szkoda trochę ludzi, jak to się mówi, bo za darmo giną. Jedną szczepionkę, jak to się mówi, wzięli z małpy tutaj i przeszczepili na człowieka, czy człowiek wytrzyma to. No, jakoś człowieki nie wytrzymali tego i tak, że padają jak mrówki. Na dzień dzisiejszy jest ponad 2000 już tych zabitych ludzi tutaj. I to właśnie przez tą chorobę. A ponad 3000 czy tam ile jest w sumie zarażonych. No to ja tego nie rozumiem. Jak to można i szczepionkę? Szczepionkę dopiero jak słyszałem, to że za rok będzie wprowadzona ogółem do obiegu. No a ten obieg to jest tak jak to się mówi, jak ekran w telewizji. Że jest od czasu do czasu, a potem ginie. To samo i to jest. Że ludzie nie patrzą na to i to ten tylko ludzi mordują. A to nie jest taka opcja, żeby to ludzi mordować. Trzeba ludzi leczyć. Ale oni liczą na to, że Unia Europejska pomoże. No, pomóc pomoże na pewno. Nie powiem, że nie, ale na dzień dzisiejszy to mówię, no lepiej z kraju wyjechać tam, gdzie można, za granicę, najlepiej nad morza. Jak to się mówi tutaj, bo tu się nie da w Białymstoku żyć, tutaj, bo to jest też ciężki kraj, bo to jest strefa B, tutaj, i także ani pracy, ani niczego. Także ja się pakuję i wyjeżdżam. I dziękuję bardzo i do widzenia. Miłego dnia dla życzę. O, Janek, taką walizkę ma. A ja już od czasu jadę. Gdzie? Góry? No, Chicago. A, chodzę wszyscy nagle.